7 tysięcy gospodarstw pozbawionych prądu to wynik nocnej śnieżycy, która przeszła nad Podkarpaciem. Silny wiatr zerwał 16 linii średniego napięcia, ale pełne ręce roboty oprócz energetyków mieli też strażacy, którzy usuwali powalone drzewa i gałęzie. W Krośnie i Sanoku pod ciężarem śniegu zawaliły się zadaszenia obiektów sportowych. W nocy i nad ranem na południu Podkarpacia strażacy interweniowali non-stop, tylko w powiecie krośnieńskim 17 razy. Wracając z jednego ze zdarzeń, dostaliśmy informację, że drzewo, konary wiszą nad przejściem dla pieszych. Spowodowane to było ściągnięciem dodatkowego specjalistycznego sprzętu, podnosika hydraulicznego, gdyż gałęzie znajdowały się na bardzo dużej wysokości. Wczoraj w nocy, silna wichura, zobaczyłem straż pożarną, jak ścinają taki potężny konar, który właśnie spadł na połowę drogi. No i dzisiaj rano przebudzeni patrzyłem i znowu są ci panowie, firemeni. Byłem zaskoczony i widzę, że obcięli dodatkowe gałęzie. Takich interwencji w ciągu dnia było kilkadziesiąt, głównie przez powalone drzewa i konary. Pełne ręce roboty mają dziś również służby energetyczne. Gruba warstwa śniegu na drzewach, a do tego wichura, zrobiły swoje. Zerwanych zostało 16 linii średniego napięcia w powiatach krośnieńskim i sanockim, a wyłączonych 180 stacji transformatorowych. W nocy ponad 7 tysięcy gospodarstw nie miało prądu. Ładnie to wczoraj wszystko wyglądało, zaśnieżone, śniegu było pełno. Ale jak przyszła odwilż, to wszystko padło i dlatego pozrywało linię i dlatego nie ma prądu. A bez prądu dzisiaj to jak bez ręki. Gdzieś od godziny 23:30 coś takiego brakło prądu, no i do tej pory nie ma. Czekamy. Problem? No wiadomo, gospodarstwo domowe wiadomo, że problem. Dokuczliwe, no bo czy lodówki, czy jakiś tam hydroport, powiedzmy, to już nie ciągnie, no tak, jak się tu mówi, cofnęliśmy się od razu o jakieś 70 lat. Po południu służbom energetycznym udało się przywrócić zasilanie do 1500 gospodarstw. Z każdą godziną było ich więcej. To jeszcze nie koniec śniegowych perypetii w regionie. W Krośnie pod ciężarem śniegu zawaliło się wypełnione powietrzem zadaszenie blisko 80-metrowego boiska do gry w piłkę nożną. W obiekcie planowano dziś międzynarodowy turniej z udziałem drużyn polskich i zagranicznych. Właściciel hali podjął próbę postawienia pneumatycznego zadaszenia hali. W akcji pomagali uczniowie pobliskiej szkoły oraz strażacy ochotnicy. Podobne zadaszenie runęło też nad kortami w Sanoku.